Cześć, jestem Teddy i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii wiadomości ze świata World of Warcraft. Zbliża się bardzo ciekawy okres dla fanów tej gry, zwłaszcza jeśli chodzi o patch 8.2.5. Mamy dzisiaj dużo rzeczy do omówienia, ale jeszcze wspomnę, że jeśli lubisz World of Warcraft, Guild Wars 2, bądź też ogólnie gry MMORPG, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, na którym znajdziesz nie tylko informacje techniczne i nowinki, ale też historię z różnych gier, które mogą Cię zainteresować. A teraz łapki w górę i zaczynamy! Na pierwszym miejscu mamy coś niezwykle ekscytującego, a mianowicie trzy nowe modele dla głównych postaci fabularnych w patchu 8.2.5. Chodzi tutaj oczywiście o Kalię Menethil, Wrathiona oraz Valyrę Sanguinar. Zacznijmy więc od Kalii. Jest to siostra Arthasa, który, jeśli ktoś jeszcze z jakiegoś powodu nie wie, był Lich Kingiem w czasach Wrath of the Lich King. Zaznaczę też, że ten dział mojego wideo będzie zawierał spoilery związane z książką Cisza przed Burzą, wprowadzającą nas do historii Battle for Azeroth. A więc Kalia Menethil jest siostrą Arthasa, przez jakiś czas mieszkała South Shore, tam też spotkała biskupa Faola, który naprowadził ją na ścieżkę do bycia priestem. W książce Anduin przekonuje Sylvanas do organizacji wiecu, na którym żyjący krewni mogą spotkać się z tymi, którzy polegli w czasie bitwy o Lordaeron, a do dzisiaj żyją jako nieumarli. Podczas tego wiecu, w którym bierze udział też Kalia Menethil, ujawnia się ona, co wzbudza olbrzymią wściekłość u Sylvanas, która obawia się, że Forsaken woleliby wybrać Kalię jako swoją przywódczynię. Sylvanas natychmiast wydaje rozkaz, żeby zabić wszystkich żyjących i nieżyjących. Wśród poległych znajduje się też Kalia Menethil. Jej ciało zostaje przetransportowane do Netherlight Temple, gdzie Naru wskrzesza ją jako nieumarłą. Myślę, że Sylvanas ma prawo się bać dziedziczki tronu Lordaeronu, ponieważ prawdopodobnie wielu jej poddanych wolałoby podążać za prawowitym władcą bardziej niż za Sylvanas. Co do modelu Kali, jest on świetnie zrobiony. Ma całkowicie nowe szaty oraz zupełnie nowy model fryzury, który szczerze mówiąc wygląda świetnie. Niektórzy spekulują, że może to oznaczać, że w Alliance pojawi się nowa frakcja nieumarłych, którzy zostaną wskrzeszeni przez światłość. Myślę, że jest to całkiem prawdopodobne, chociaż jeśli już, to w następnym dodatku, a nie w tym patchu. I myślę też, że raczej nie będą wyglądali tak dobrze jak Kalia. Zresztą większość modeli liderów frakcji jest dużo bardziej atrakcyjna i bogata w detale niż modele, które są dostępne dla graczy. Drugi nowy model to Wrathion. Dla tych, co nie wiedzą, jest to syn Deathwinga. Tak, czyli tego smoka, który chciał zniszczyć cały świat. Jako gracze wielokrotnie spotykaliśmy go już m.in. w Kataklizmie, gdzie pomogliśmy mu się wykluć z jajka, oraz w Pandarii, gdzie pomagał nam w kampanii przeciwko Garroszowi. Jak do tej pory było już parę wskazówek co do tego, że spotkamy tego smoka ponownie, jednak dopiero w patchu 8.2.5 wygląda na to, że będziemy mieli z nim do czynienia bezpośrednio. Co ciekawe, wygląda na to, że spotkamy go podczas jednego ze scenariuszy, który będzie odbywał się w Karazhan. Co tam robi Wrathion? Nie wiemy. Wiemy tylko, że wysyła nas tam Kalegos, który z jakiegoś powodu wie, że Wrathion znajduje się w opuszczonej wieży oraz że poszukujemy go, ponieważ Spiritwalker Ebonhorn został zainfekowany przez Old Guards. Według Kalegosa jedynie Wrathion będzie umiał mu pomóc. Ostatni, trzeci model to Valyra Sanguinar, którą znamy z wielu innych gier Blizzarda, takich jak Heroes of the Storm czy Hearthstone. Valyra od dłuższego czasu działała jako szpieg dla najpierw Varyana, a potem Anduina. To ona dostarczyła list Anduina do Baina, który potem pomógł odnaleźć i zwrócić brata Dereka, Jaina Proudmoore. Początkowo nie ufała ona Valyrze, jednak po zapewnieniach ze strony Anduina oraz Matthiasa Shaw przekonała się do tej postaci. Co do modelu, wygląda on niezwykle podobnie do tego, co widzimy w Hearthstone czy też Heroes of the Storm. Ma na sobie niesamowicie niepraktyczne naramienniki, ale muszę przyznać, że bardzo mi się podoba ten model i kompletnie nie obchodzi mnie, czy jest on rzeczywisty. Podsumowując, wygląda na to, że w patchu 8.2.5 czeka nas całkiem spory kawał fabuły, więc szczerze mówiąc już nie mogę się tego doczekać. Kalia, Wrathion i Valyra to bardzo ciekawe postacie, które myślę pomogą pociągnąć historię w interesującym kierunku. Po drugie, w patchu 8.2.5 pojawią się też nowe modele dla worgenów i goblinów. Niestety jak na razie nie znaleziono żadnych modeli Heritage Armora dla tych ras. Co do samych modeli, są one oczywiście o wyższej rozdzielczości niż do tej pory, a worgeni dostali spory facelift, dzięki czemu zwłaszcza żeńskie osobniki będą wyglądały zdecydowanie lepiej. W
W patchu 8.2.5 udało się też znaleźć wiele nowych informacji na temat 15. rocznicy World of Warcraft. W czasie tego eventu będziemy mieli możliwość brania udziału w specjalnie zaprojektowanym rajdzie, w czasie którego będziemy walczyć z 9 bossami z 3 różnych dodatków. Będzie to The Burning Crusade, Wrath of the Lich King oraz Cataclysm. A bossowie z Burning Crusade, którymi będziemy walczyć, to Kel'Thas Sunstrider, Lady Vash oraz Archimonde. Z Wrath of the Lich King będą to Heigan the Unclean, Anub'Arak oraz Lich King, a z Kataklizmu Cho'Gall, Nefarian oraz Ragnaros. Co ciekawe, rajdy te są zaznaczone jako Time Walking Ride, a nie LFR, co powoduje, że prawdopodobnie będą one używały ten sam system, co na przykład The Black Temple. Znaczy to nie mniej ni więcej, że będziemy musieli znaleźć własną grupę, a nie oczekiwać, że wyszukiwarka znajdzie ją za nas. Po pokonaniu wszystkich tych bossów nagrodą będzie Deathwing Mount, który wygląda świetnie i szczerze mówiąc ja już chcę go mieć. Do tego do sklepu zostaną dodane 2 nowe mounty, alabastrowy gryf i alabastrowa wiwerna. Chociaż jeśli mam być szczery, wydaje mi się, że będzie to tak naprawdę jeden mount, który będzie kosztował 25 dolców, a po kupieniu go zostaniemy po prostu wersję hordziacką, czyli wivernę i wersję alliance, czyli gryfa. W czasie 15. rocznicy będziemy też mogli wziąć udział w specjalnym Alterac Valley i zdobyć 2 odnowione mounty, kozę dla Alliance i wilka dla Hordy. W patchu 8.2.5 pojawi się też nowy raid w Time Walking, czyli Firelands. Będzie on działał tak samo jak Black Temple, czyli będziemy musieli stworzyć własną grupę i wtedy udać się do raidu, w którym nasz level zostanie dopasowany do takiego, jaki był w czasie kataklizmu. Sam bardzo dobrze wspominam ten raid, i już nie mogę się doczekać, aż wrócę do niego na levelu, który jest odpowiedni. Pamiętam też, że w tej instancji znajduje się parę naprawdę bardzo fajnych zestawów armorów i broni, więc polecam Wam udanie się i przekonanie się samemu. Na serwerze PTR pojawiła się też funkcja, która ma ułatwić nam przeżywanie przygód z naszymi przyjaciółmi w grze poprzez wprowadzanie systemu o nazwie Party Sync. W trakcie, gdy jesteśmy w grupie razem z innymi graczami, będziemy mogli aktywować ten tryb, co spowoduje, że wszyscy gracze zostaną zsynchronizowani do tego samego punktu w questie. Najeżdżając myszką na nazwę questów na naszym trackerze, będziemy mogli zobaczyć, kto również wykonuje ten quest, na jakim jego etapie się znajduje oraz kto już jest gotowy, by go oddać. Kolejny system w tej kategorii to replay dla questów. Daje nam on możliwość wykonania questów ponownie z naszymi znajomymi, nawet jeśli już ten quest zrobiliśmy, i do tego możemy dostać z nich nagrodę, która się skaluje do naszego levelu. Blizzard zamierza też rozluźnić trochę granice levelów, jeśli chodzi o instancje. Dzięki temu nawet jeśli mamy wysoki level, możemy iść na przykład na dungeon z naszym kolegą, który dopiero zaczął, a w instancji nasz level zostanie zredukowany do odpowiedniego dla tej instancji. Ważna tylko uwaga, że umiejętności, które są otrzymywane powyżej tego levelu, też zostaną zablokowane dla nas na czas tego dungeona, więc warto o tym pamiętać. Tak czy inaczej, według mnie jest to bardzo pozytywna zmiana, która na dłuższą metę może szykować dużo fajniejszy i ciekawszy proces levelowania. Wygląda też na to, że w patchu 8.2.5 Blizzard posłuchał się swojej społeczności i zamierza wprowadzić wiele rzeczy związanych z pszczołami, m.in. glifa dla hunterów oraz mounta. Informacja ta też wzbudziła wiele kontrowersji, ponieważ jak do tej pory mount, który możemy otrzymać z questów związanych z tymi pszczołami, jest oznaczony jako tylko dla Alliance, co spowodowało oczywiście, że gracze po stronie Hordy są niezwykle niezadowoleni. Osobiście myślę, że jest to tylko pomyłka i prawdopodobnie będzie też wersja dla Hordy, ponieważ Blizzard zwykle dosyć mocno skupia się na tym, żeby rzeczy w grze były zbalansowane. W nowym buildzie na PTR pojawiła się też nowinka w postaci logowania się poprzez numer telefonu. Jak do tej pory na ekranie logowania mieliśmy możliwość wprowadzenia nazwy naszego konta i hasła. Teraz zostało to zmienione, ponieważ możemy wprowadzić nasz e-mail lub też numer telefonu. Na razie nie wiadomo, czy będzie to zmiana dotycząca tylko WoWa, czy też inne gry, ale z pewnością ma to związek z tym, że Blizzard przestał całkowicie produkować fizyczne autentykatory. Mam też nadzieję, że to będzie oznaczało lepsze zabezpieczenie dla naszych kont. Pojawiła się też nowa mapa na nowy Warfront o nazwie Durotar Warfront. Co ciekawe, będzie to pierwszy Warfront, który będzie miał miejsce po stronie Hordy. Jak na razie cała mapa to tylko placeholder, ponieważ jest ona mapą Siege of Orgrimmar.
Wiele osób też spekuluje, że w patchu 8.2.5 może pojawić się funkcja Heroic Warfront, o której już sporo słyszeliśmy, a której jak na razie nie widać. Sam bardzo chętnie zobaczyłbym tę funkcję, a z tego co słyszałem, Warfronty na poziomie Heroic mają być dosyć trudne i wymagające dla uczestników, co jest całkowitym przeciwieństwem aktualnych Warfrontów, które są straszliwie nudne. W patchu 8.2.5 na PTR udało się też znaleźć 6 nowych ikon, w tym jedną, która wskazuje na to, że dostaniemy jakiegoś rodzaju prezent na 15. rocznicę WoWa, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Dwie kolejne wskazują na to, że pojawią się nowe receptury do cookingu w jakiś sposób związane z pszczołami, co też ma sens, jako że ma się pojawić ten nowy questline, w którym będziemy mogli zdobyć mounta pszczołę. Kolejne dwie ikony to mounty, które będzie można zdobyć ze specjalnej wersji Alterac Vali w 15. rocznicę oraz jeszcze jeden to ikona o nazwie Valira, która potwierdza, że Valira Sanguinar będzie jedną z postaci w patchu 8.2.5. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości ze świata World of Warcraft w tym tygodniu. Ja osobiście jak na razie bardzo dobrze się bawię w Na'Jatar i Mehagon, w których na razie farmię reputację, aby móc w końcu zdobyć latanie. Oprócz tego znów zacząłem robić Mythic Plus, który sprawia mi dużo radości. Jeśli chcecie coś takiego zobaczyć, może jakiś Mythic Plus, albo dowiedzieć się więcej o Mehagon czy Na'Jatar ode mnie, dajcie mi znać w komentarzach. Czekam też w komentarzach na wasze wrażenia z patcha 8.2. Co myślicie o patchu 8.2.5? A może już czekacie na World of Warcraft Classic, który ma wyjść już w tym miesiącu? Dajcie mi znać w komentarzach, zostawcie subskrypcję i lajka, to wiele dla mnie znaczy, naprawdę. I jak zawsze, zobaczymy się w następnym wideo. Pa, pa! As they say, is in the pudding. So show me the money like my name is Cuba Gooding. It ain't